Witam serdecznie i gorąco zachęcam do lektury najnowszego wydania tygodnika Do Rzeczy. Na okładce tym razem sowieckie gwałty na Polkach. Rosjanie boją się przyznać, że ofiarami Armii Czerwonej padło kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaczek. A wszystko to w związku z protestami rosyjskiej Dumy i ambasady Rosji w Polsce na pojawienie się w polskiej przestrzeni publicznej pomnika przedstawiającego sowieckiego żołnierza gwałcącego ciężarną kobietę. W tym numerze także Piotr Semka o nieżyjącym, zmarłym Tadeuszu Mazowieckim oraz Cezary Gmyz rozmawiający z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Kardynał Dziwisz opowiada m.in. o Tomaszu Turowskim, esbeku megalomanie oraz o tym, jak był chroniony Jan Paweł II. Ponadto Wiedźmin reaktywacja. Piotr Gociek o Andrzeju Sapkowskim, który wskrzesza właśnie symbol popkultury III RP. Zachęcam gorąco też do lektury tekstu Nadlatują drony z tortem. A więc o tym, czy omijając miejskie korki, zamiast przywieźć, ktoś przyleci, dron przyleci do nas z zamówioną pizzą albo z zamówionym sushi. Zachęcam też gorąco do wybrania tym razem takiego wydania tygodnika Do Rzeczy, do którego dołączona jest książka Rozmowy papieża Franciszka z niewiernym. Jeszcze raz gorąco zachęcam do kupna i lektury tego wydania tygodnika Do Rzeczy.